Dobrze, więc to zaczynamy. Tematem tej krótkiej prelekcji będzie niezależny frontend z Angular 2. Czy na pewno? No, na pewno nie do końca, gdyż podczas wysyłania tutaj zgłoszenia myślałem, że będę chciał więcej opowiedzieć tutaj o integracji niezależnego środowiska frontendowego z Angular 2. Natomiast cały ten power niezależnych frontendów jest dostępny też na innych frameworkach, w aplikacjach tworzonych w Emberze, w Backbone'ie, czy w czymkolwiek chcemy użyć do stworzenia aplikacji frontendowej. Tak, coś tutaj nie do końca dobrze się skroluje. Okay. Jakby sobie poradzimy. Tak, ja nazywam się Tomasz Borowski, pracuję na co dzień w firmie J-Commerce i na co dzień jestem też w 100% pracownikiem, kontraktorem globalnego działu rozwiązań IT w dużym koncernie farmaceutycznym Roche. Ten dział IT znajduje się w Warszawie i obsługuje generalnie oddziały IT, różne oddziały Roche'a na całym świecie. Zajmuję się tworzeniem aplikacji frontendowych. Aktualnie najczęściej korzystamy z frameworków Angular oraz AngularJS oraz Angulara 2. W swojej przeszłości również dużo robiłem przy Ember.js-ie oraz Ruby on Rails. Tak, w tej prelekcji chciałbym opowiedzieć o tym, jakie rozróżniamy tutaj środowiska frontendowe, co je charakteryzuje, jaka jest ich budowa. Chciałbym też wspomnieć, jakie są te elementy istotne niezależnego środowiska frontendowego, które może w pełni działać bez potrzeby znajomości technologii backendowych przez frontend developera. No i clue całej tej prezentacji to jest wspomnienie, jak pracować z fejkowym API, które nas właśnie czyni niezależnym od backendu oraz od bazy danych. I tak, jeżeli chodzi o frontendowe środowiska deweloperskie, to mamy coś takiego strasznego, wywodzącego się z soczystego spaghetti, czyli aplikacje, które nie mają takiego silnego podziału między frontendem a backendem. Często angażują technologie backendowe nie tylko do wyhostowania kodu javascriptowego czy też stylów CSS, ale właśnie zawierają odnośniki do template'y HTML, zawierają zmienne backendowe, logikę backendową itd., itd., co czyni w zasadzie frontend bardzo uzależnionym od technologii backendowej. Aplikacja również taka serwuje gotowe, wyrenderowane widoki, nie posiada najczęściej tak zwanego API, czyli takiego jakby interfejsu wymiany danych między frontendem a backendem. Drugim takim typem, nieco bardziej zaawansowanym w stosunku do tego poprzednika, są aplikacje już single page application, czyli powiedzmy wykorzystujące współczesne takie frameworki frontendowe typu Angular, Ember, ale które są na tyle silnie osadzone w aplikacji webowej, technologii backendowej, że wymagają chociażby tego backendu, tej technologii backendowej do zbudowania paczki aplikacji. Tak, czyli to jest korzystanie ze wszelkiej maści rozwiązań typu Asset Pipeline w Ruby on Rails, w javowych gRailsach, gdzie wiedza backendowa no, jest niejednokroć bardzo potrzebna frontend deweloperowi, żeby cokolwiek móc zdziałać. Jeżeli chodzi o konieczność tutaj serwowania aplikacji, to również nie ma innej możliwości niż posiadanie w pełni zasetapowanego backendu, żeby taką aplikację frontendową uruchomić. No i mamy tutaj również trzeci taki typ, single page application standalone, czyli w pełni funkcjonalny, niezależny twór, pozwalający frontend developerowi bez żadnych przeszkód instalować biblioteki frontendowe
Nie wykorzystuję żadnych technologii backendowych w tym celu. Taki setup pozwala na pracę z fejkowym API, czyli tutaj backend jest nam niepotrzebny. Jesteśmy w stanie sobie zasymulować odpowiednio przychodzące dane i odpowiednio obsługiwać responsy poprzez API. No jest to taki pełny frontend, który jesteśmy w stanie sami budować niezależnie od backendu. I teraz tak, no dlaczego warto być takim niezależnym i dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? Często bywa tak, że backend deweloperzy niestety, no nie do końca z ich winy, ale blokują pracę frontend deweloperów. Często spotyka się z takim stwierdzeniem, że frontend dopiero będzie można zacząć robić, kiedy będzie backend, a przynajmniej kiedy będzie zrobione API, które dostarczy właściwych danych. Otóż można się od tego uniezależnić. Aktualnie na projektach, na których pracuję, z backend deweloperami dogadujemy tylko, jak wygląda interfejs API, jakiego typu są endpointy, czy jakie, pod jakimi URL-ami, jakie dane powinny być zwracane. I to jest koniec. Nie muszę czekać na to, żeby ten endpoint został zaimplementowany, a co najważniejsze, jeżeli on kiedyś gdzieś padnie, zacznie zwracać nieprawidłowe wyniki, będzie niedostępny, to nie będzie blokowało to dalej mojej pracy. Ponadto praca na takim niezależnym API, od backendu, znacznie przyspiesza pracę, ponieważ wykorzystywanie pełnej technologii backendowej plus do tego łączenie się z bazą danych, która czasami również nie jest hostowana na tym komputerze, na którym pracujemy, wymaga czasu. Sekunda do sekundy requesty się zbierają i tak naprawdę każdego dnia uciekają nam minuty na takiej komunikacji. A możemy mieć API, które jest dostępne bezpośrednio w pamięci u nas po uruchomieniu frontendu. I tak, jak tworzyć takie niezależne środowisko frontendowe? To przede wszystkim musimy wiedzieć, co daje nam taką niezależność. Musimy się przede wszystkim odizolować od technologii backendowych. Żadnego Ruby'ego, żadnej Java, nic z tych rzeczy. Korzystamy ze wszystkich pakietów JavaScriptowych, które nam serwuje przykładowo NPM, Node Packet Manager. Korzystamy z JavaScriptu, bo jesteśmy frontend deweloperami i tutaj nie mamy wielkiego wyboru, chociaż w ostatnich latach to się już zaczyna zmieniać powoli. I tak konfigurujemy sobie środowisko, żeby poza tą całą automatyzacją zadań, jaka będzie nam ułatwiała codzienną pracę, mieć właśnie możliwość korzystania z takiego fejkowego API, gdzie za pomocą magicznego przełącznika będziemy mogli stosować albo prawdziwe API, jeżeli już chcemy potestować z prawdziwym backendem, albo jeżeli chcemy pracować na naszym API fejkowym, nad którym mamy my jako frontend deweloperzy pełną kontrolę. Jesteśmy sobie w stanie zasymulować jakieś tam warunki w aplikacji. I tak, od czego zacząć? No, wypadałoby zdecydować się, z czego się chce korzystać. Niestety albo stety w świecie frontendu wybór nie jest prosty, bo jest bardzo mnogi. Dla każdej rzeczy mamy po kilka alternatyw i tak, jeżeli chodzi o przykładowo menadżery pakietów, to mamy do dyspozycji NPM i Bowera. Od razu mówię, Bower raczej będzie odchodził już do przeszłości. Wszystko teraz bazuje praktycznie na NPM-ach. I większość pakietów jest właśnie na tym menadżerze obsługiwana. Jeżeli chodzi o automatyzację zadań, również tutaj mamy kilka wyborów, nie tylko te, które są tutaj wylistowane, ale jednymi z najbardziej popularnych są właśnie takie task runnery Gulp albo Grunt. Mamy też biblioteki, które odpowiedzialne są za pakowanie kodu modułowego. Tak? Jeżeli korzystamy z najnowszych rozwiązań języka JavaScript, czyli tam ECMAScript 6, czy też piszemy aplikacje w TypeScriptie, na przykład aplikacja Angular 2, to na pewno będziemy chcieli skorzystać z takich bibliotek właśnie do budowania paczek, takich jak właśnie Webpack albo chociażby Browsify. Tych znaków zapytania jest dużo więcej, bo do wyboru też również mamy język skryptowy, bo możemy pisać w tradycyjnym JavaScriptie ES5, ale
Czemu? Skoro możemy pracować w ES6, który jest bogatszy i będzie na pewno dalej rozwijany. Możemy pracować w TypeScriptie, który zawiera przykładowo silne typowanie zmiennych i parametrów. Możemy zdecydować się na inny język markupu, aniżeli HTML. Przecież jest HAML, są inne języki markupowe. I dużo, dużo kolejnych pytań, na które możemy sobie odpowiedzieć podczas właśnie doboru takich rozwiązań. I teraz tak, jak rozpocząć zatem taką aplikację niezależną? Można zacząć ją tworzyć manualnie. To znaczy wybrać sobie każdą z tych rzeczy indywidualnie i spędzić przynajmniej dzień na zestawieniu tego do kupy, żeby to wszystko działało. Istnieje jednak też sposób na taki automatyczny setup i tutaj jest mowa o projektach typu Boilerplate. To są takie projekty, które zawierają taki typowy dobór technologiczny rozwiązań pod dane projekty. I tak można znaleźć na repozytoriach na GitHubie takie boilerplate'y zawierające Angular 2, Webpacka do budowania pakietów, do budowania kodu opartego o moduły i na przykład Grunta, jeżeli chodzi o taki runner tasków automatycznych. Jest tych boilerplate'ów dużo. Na początek warto sobie zadać pytanie, czy określić kryteria, co ja bym chciał mieć w swoim projekcie. Przykładowo, jeżeli chcę mieć oparty projekt o jakiś konkretny framework, na przykład Angular 2, dobrze, to jest jeden kierunek, to szukamy boilerplate'ów pod Angular 2, ale dalej już będziemy musieli sobie odpowiadać, czytać informacje o tym, co dalej chcemy wykorzystać, bo tak jak wspominałem, tutaj wyboru będzie sporo. Jest też możliwość korzystania z tak zwanych generatorów kodu. Jednym z bardzo popularnych jest Yeoman, który posiada nie tylko generatory dla kodu frontendowego, ale daje tą zaletę, że generatory, które są tam instalowane poprzez oddzielne pakiety NPM-a, są pakietami, nad którymi codziennie pracuje setka deweloperów, przynajmniej dla tych najpopularniejszych, i oni dbają o to, żeby najwłaściwsze inne zależności pakiety były tam wykorzystywane, żeby były stosowane best practices i w zasadzie zapewniają to, że nie musimy się zastanawiać, ok, podczas przygotowywania paczki aplikacji to powinienem sobie konkatenować pliki, potem minifikację robić, może coś tam jeszcze. Generalnie setupując aplikację poprzez taki generator kodu, generator aplikacji, mamy to wszystko out of the box i naszą dalszą pracą jest ewentualnie dostosowywanie wygenerowanej aplikacji do naszych potrzeb. Tutaj przykładowo podczas generowania aplikacji Angular 2, zaraz po wygenerowaniu, jednym z najpopularniejszych generatorów do tego typu frameworka, dostajemy na start trzy taski, które pozwalają nam odpalić aplikację, zapuścić testy do aplikacji, bo oczywiście testujemy to, co robimy, a także task, który pozwala przygotować gotową paczkę aplikacji frontendowej, która po wygenerowaniu może być dowolnie skopiowana do aplikacji backendowej, która będzie hostować tą aplikację frontendową. I w zasadzie bez żadnych dodatkowych zmian ze strony backendu może już tutaj ten nasz frontend funkcjonować. Jednak czego brakuje w tych najpopularniejszych generatorach, to żeby zapewnić frontend deweloperowi tą pełną niezależność poprzez korzystanie z API takiego fejkowego, na który on by miał wpływ. Generatory te nie mogą zakładać, co będzie źródłem naszych danych i czy w ogóle nasza aplikacja będzie wymagała jakiegokolwiek źródła danych. Natomiast jeżeli wiemy, że będziemy potrzebowali dane serwowane na przykład poprzez backend, który pobiera tam dane z bazy danych, to jesteśmy w stanie przygotować sami swoje takie fejkowe API, które będzie potrzebne podczas developmentu.
I teraz taką wspaniałą i jednocześnie prostą w użyciu aplikacją do mockowania, do robienia takiego fejkowego API jest JSON Server, o którym chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów. JSON Server opiera się o jeden plik, o plik JSON-owy, który de facto stanowi tak jakby bazę danych. Bazę danych, którą frontend developer jeszcze sobie ogarnie bez problemu, bez znajomości żadnych technologii backendowych. Konfigurując tutaj plik z tą bazą danych, definiujemy sobie tak naprawdę w kluczach, jakie mamy resursy. Tutaj na przykładzie mamy posty, komentarze, a także profile. I tutaj, jeżeli to jest resource w postaci kolekcji, no to w tym pliku JSON-owym tworzymy sobie ładną tablicę, gdzie umieszczamy kolejne rekordy. Tak jak widzicie, tutaj podobnie jak w bazie danych są identyfikatory. No i jednocześnie taka struktura właśnie definiuje nam API. Czyli jeżeli sobie uruchomimy JSON serwera z takim plikiem JSON-owym, to na dzień dobry mamy przykładowo dla resource'a, dla postów, mamy dostępne podstawowe takie restowe akcje, jak pobieranie listy postów, pobieranie konkretnego posta, zapis posta za pomocą posta, za pomocą puta, a także możliwość usuwania za pomocą delete'a. Takie akcje są tutaj wspierane. Natomiast możecie oczywiście tutaj zadać pytanie, a co jeśli nasi backend deweloperzy przewidują jakieś kosmiczne API nie oparte o resursach, a o jakichś dziwnych nazwach. Na szczęście jest również wsparcie do tego. Może zacznę od tego. Można definiować sobie również tak zwane custom routy, gdzie możemy zdefiniować, jakiego rodzaju request będziemy chcieli obsłużyć oraz pod jakim pathem. A następnie tak naprawdę tutaj zasymulować odpowiedź. I tak tutaj mamy jakiś przykładowy route, kitten z parametrem ID, czyli tam ląduje jakiś identyfikator kota, który ma metodę says. No i teraz to API nasze przyjmuje tutaj requesty typu get na ten adres. No i jak jest obsługiwane? No domyślnie tutaj naszą intencją było to, żeby zwrócić jakiś dźwięk kota. No i już nie interesuje nas, co jest jakby rzeczywiście na backendzie, ale u nas mamy dwa głosy, z których losujemy sobie jeden i właśnie w postaci takiego responsa, który wraca również JSON-em, do aplikacji frontendowej wysyłamy jeden z tych dźwięków. Czyli jest to taka customowa metoda, customowy request, który mogliśmy sobie obsłużyć. JSON Server potrafi też nam zapewnić w tym fejkowym API obsługę takich operacji na kolekcjach jak filtrowanie, jak paginacja, jak sortowanie. Także jesteśmy w stanie na przykład no, takie rzeczywiste funkcje naszej aplikacji frontendowej bardzo ładnie sobie zaprojektować, zasymulować. Oczywiście może tutaj się pojawić pytanie, a co jeśli backend deweloperzy przewidzieli inne nazwy parametrów niż te, które wykorzystuje JSON Server? Nie ma problemu. Wystarczy skorzystać z tego i napisać sobie zwracane dane. Poprzez przekierowanie jesteśmy w stanie sobie na przykład zmapować jakieś inne parametry, które są przewidywane przez backend deweloperów. Jeżeli chodzi o setup aplikacji takiej frontendowej z JSON serwerem, to cała idea jest taka, żeby tą niezależność uzyskać w taki sposób, że w aplikacji tej końcowej, w dystrybucji nie pojawi się ani jedna linijka kodu, która by była odpowiedzialna właśnie za to fejkowe API. Czyli żadne dane gdzieś tam mockowane po kontrolerach czy tego typu rzeczach, tylko kod, który jest stricte wykorzystywany w środowisku developmentu, zawiera właśnie te konfiguracje do środowiska frontendowego niezależnego. I tak w tej konfiguracji, którą ja sobie przygotowałem dla
czy to task runnera Grunt, czy dla Gulpa. Podczas serwowania aplikacji, jak uruchamiam sobie frontend poleceniem Gulp Serve lub Grunt Serve, mogę sobie dodać magiczny przełącznik, który załączy mi JSON Server, albo nie załączy. I tak jestem w stanie podpiąć się pod rzeczywisty serwer, przykładowo tutaj JBossowy, który będzie z Java serwował API prawdziwe backendowe, albo właśnie wykorzystać JSON Servera. I teraz tak. Mógłbym tutaj opowiadać o tym, jak wygląda ta konfiguracja, natomiast bardzo szybko przelecę to. Jest to wyciąg najważniejszych linijek z takiego pliku jak Grunt File, to jest główny plik tych task runnerów, w tym wypadku Grunta, w którym musimy załadować sobie te biblioteki, które chcemy wykorzystać do skonfigurowania tego JSON Servera. Mamy tutaj możliwość pisania sobie listy API, jakie przewidujemy. I znając typowy URL, pod którym jest dostępne prawdziwe API oraz to fejkowe, możemy sobie wrzucić taki obiekt i za pomocą przełącznika przełączać się podczas ładowania, podczas uruchamiania frontendu, na którym API chcemy funkcjonować. Lecąc dalej, możemy wskazywać sobie w konfiguracji JSON Servera samego, dalej jesteśmy w Grunt-file'u, gdzie znajduje się nasz plik z bazą danych JSON-owy, a także jakie są nasze custom routy. I tutaj przykładowo właśnie jest wklejona ta metoda sales dla kota. Zachęcam do tego, żeby takie rzeczy wyciągać do osobnego pliku. Ja tutaj, żeby pokazać po prostu, jak to funkcjonuje, umieściłem ten obiekt bezpośrednio, tą konfigurację w Grunt-file'u, ale może to być równie dobrze w osobnym pliku i tylko tutaj zrobić można require. Inną istotną rzeczą jest konfiguracja proxy. Jeżeli zakładamy, że aplikacja nasza frontendowa jest serwowana na tym samym URL-u, co jest API, to konieczne jest definiowanie namespace'a, przykładowo API, pod którym to API będzie się znajdowało. I teraz w tej konfiguracji wskazujemy, czy to API wskazuje na JSON Server odpalony w innym procesie, czy wskazuje na przykładowo JBossa, który jest też odpalony w innym procesie. I to wynika z wcześniejszych slajdów, z konfiguracji, którą podajemy poprzez samo uruchomienie aplikacji frontendowej. Tak, tutaj już tylko jest zawarta część konfiguracji odpowiedzialna za to, żeby w ogóle nam JSON Server odpalił się podczas uruchamiania frontendu, no bo jeżeli nie chcemy z niego korzystać, to nie uruchamiamy go, nie ma takiej potrzeby. I ostatecznie tak, tutaj jest zdefiniowany, znowu bardzo uproszczony task serve dla grunta, czyli jak piszemy w linii comment grunt serve, to aplikacja zostanie uruchomiona w zależności z tym, czy będzie podany przełącznik API fake, będzie uruchomiona albo z JSON serwerem, albo bez niego. Tutaj jeszcze takie szybkie zestawienie pakietów. One mogą się różnić, natomiast dla Grunta i Gulpa takie w pełni wspierające przede wszystkim te custom routy są pakiety Grunt JSON Server i Gulp JSON Srb. Natomiast rozwiązania dotyczące proxy, czyli to, żeby można było elegancko poddany namespace, przykładowo właśnie API wpinać albo prawdziwy serwer, albo ten fejkowy, to już musimy sobie sprawdzić, jak w naszym setupie wygląda serwer serwowania samej aplikacji frontendowej. Tutaj podałem przykłady, które są oparte o serwer Connect, tak się nazywa, stąd jest przykładowo Grunt Connect Proxy, ale może być inny serwer, równie dobrze. Tak, i to zapewnia nam bardzo dużą niezależność. Tak jak tam wspominałem na początku, w trakcie mojej pracy w Roszu robiłem aplikacje, w których w ogóle nie setupowałem backendu i jakoś magicznie się działo, że wszystko działało. Oczywiście poza tymi błędami, które no, standardowo muszą się pojawić podczas developmentu. Ale jeżeli chodzi o komunikację poprzez API, żadnego problemu nie było. O ile właśnie została dobrze ustalona. Jeżeli chodzi o demo, to ja polecam repozytorium, które
robiłem. Ona zawiera tam również zadania warsztatowe do Angulara 1, które przeprowadzałem już kilkukrotnie, ale zawiera też właśnie przykład wykorzystania tego JSON serwera. Można sobie to repozytorium pobrać, jest tam instrukcja jak zainstalować, bardzo prosta. Natomiast zachęcam, w przerwie można również podejść. Ja mam to u siebie na kompie. Możemy zobaczyć, jak to działa i jak wygląda konfiguracja takiego środowiska. I to tyle. Koniec scrollowania. Czekam na pytania. Jeszcze Tomek chciał się coś zapytać. Dlaczego nie użyłeś NPS? Ponieważ dokonałem innego wyboru. Tak, Tomek się czepił, że wykorzystuje jeszcze Gulpa i Granta. No, te taskrunnery są jeszcze powszechnie wykorzystywane w generatorach. Skrypty NPM-a są dosyć od niedawna takim wiodącym trendem. Tak jak wspominałem, tych wyborów jest więcej niż liczba luk, które zawarłem w prezentacji. Tak? Być może równie łatwo można tam skonfigurować. Ta konfiguracja cała była o tyle przydatna, że podczas uruchamiania aplikacji frontendowej uruchamia nam się automatycznie ten JSON serwer. Równie dobrze ja go mógłbym odpalić z ręki, ale fajnie mieć to wszystko jakby zautomatyzowane. Stąd cała ta konfiguracja. Jeszcze jakieś inne pytania? Proszę. Mam pytanie odnośnie testowania tych aplikacji. Tak. Rozumiem, że frontend ma niezależny test i backend. Czy jest to pomiędzy nimi, to sprawdza, że to API, interfejs tego API rzeczywiście jest taki sam, czy otrzymuje takie same parametry, czy zostaje to. No to oczekujemy, szczególnie jeżeli jest podobanie pewnie programu. Tak. Są dwa sposoby na to. Oczywiście backend jako host usługi API ma obowiązek przetestować tą usługę, którą udostępnia, więc nie my testujemy API, tylko backend deweloperzy. My oczywiście testując swoją aplikację zakładamy, że wysyłamy jakiś request na dany adres i przychodzą jakieś dane. Po prostu musimy to w testach sobie założyć. Druga sprawa, już momencik, druga sprawa jest taka, że tutaj jest pole do popisu dla testów integracyjnych. Tak? One są również, mają bardzo dużą wartość, natomiast czas ich wykonania i niejednokrotnie też wrażliwość na zmiany w implementacji jest duża. Jeżeli chodzi o testy jednostkowe, no to trzeba polegać na testach robionych przez backendowców dla API, które oni serwują. Z doświadczenia jeszcze mogę powiedzieć, że bardzo ważne jest, żeby posiadać jakąś dokumentację do API. Tak, czyli gdzieś, już momencik, czyli gdzieś zapisane faktycznie, że ustaliliśmy, że są takie endpointy i tego typu dane są zwracane. I tego typu przykładowo jakieś tam kody błędów. No nie wszystko kończy się 200. Tak. To właśnie to było bardzo fajne pytanie i jest coś takie jak Swagger. Nie wiem, czy ktoś to kojarzy? Ktoś zna na sali Swagger? To właśnie jest tool, który pomaga w tej sytuacji, bo backendowcy dają ci interaktywną dokumentację, w której możesz po prostu wytrygerować prawdziwe zapytania, bo ten Swagger to jest takie UI, które oprócz tego, że zawiera całą dokumentację każdego endpointa i oczekiwane rezultaty, to pozwala ci po prostu sprawdzić to. I to jest super sprawa, bo wtedy backendowcy ci po prostu działające API, które możesz sprawdzić. Jak coś będzie nie tak w Swaggerze, no to możesz po prostu im furknąć, że kurde, no zrobiliście dokumentację i nie działa tak, jak powinno. No, także to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi z mojego doświadczenia odnośnie tego pytania, że jak to zsynchronizować te backendy. No. Zgadza się. Swagger też działa na zasadzie adnotacji, które są bezpośrednio w kodzie i opisują endpointy.
Zawiera też listę parametrów, jaki obsługuje dany endpoint. Zawiera też listę kodów, requestów, responsów, jakie mogą być zwracane przez dany endpoint. Tak, jest to bardzo przydatne narzędzie. No, ważne, żeby backend developerzy coś takiego oferowali i trzymali to uaktualnione. Tak. Ze względu na czas przejdziemy do pytania od Ciebie. Czy masz do... Tak, czy mam pytanie do Was? Mam pytanie do Was. Kto pierwszy wymieni jeden z jedną z bibliotek, która służy do automatyzacji zadań na frontendzie? Na górę? Gulp, tak, Gulp, Gulp jest tam, pan w czerwonym wygrywa nagrodę w postaci książki. Nie wiem jakie, ale jest wspaniała. Także ja dziękuję i pamiętajcie, że i wy możecie zostać niezależnym frontend developerem. Dziękuję.